Siemaneczko, witam Was kochani serdecznie, Juroke z tej strony. Dzisiaj kolejne rozszerzenie tematu, niedawno wywiad z Pawłem dotyczący numerologii. Dzisiaj poruszymy temat astronomii, właśnie z Tadeuszem Mrozińskim, autorem książek, o których już wspominałem na moim kanale Gwiazdy Fortuny. Tadeusz, przedstaw się tutaj z widzami. Ja tylko mówię, że to jest pierwszy odcinek z całej serii, ponieważ tej wiedzy jest bardzo, bardzo dużo. Dzień dobry. Nazywam się Tadeusz Mroziński. Niebawem kończę 70 lat i przez bardzo długi okres czasu, od wczesnego dzieciństwa można powiedzieć, zajmowałem się przyrodą ziemską i przyrodą kosmiczną. Może to dzisiaj takie ładne słowa są ubrane, ale interesowała mnie geografia fizyczna i astronomia. I powiedzmy tam po paru latach jestem w stanie powiązać te dwa światy, można powiedzieć. Świat przyrody kosmicznej i zależny od niego świat przyrody ziemskiej. To są bardzo takie szerokie pojęcia i w skład ich wchodzi wiele zależności. To ma związek z klimatem, ze zwierzętami, z roślinami, z grzybami, no i przede wszystkim z ludźmi. I cała starożytność była w znakomity sposób poinformowana o stanie przyrody kosmicznej, czyli o gwiazdach i o cząstkach elementarnych, które są przez nie wysyłane i one mają wpływ na życie ziemskie, tak można w skrócie powiedzieć. Także chciałbym dodać jeszcze taką rzecz, że wszystkie religie tak zwane objawione i wszystkie ich święte księgi traktują o gwiazdach. Te gwiazdy są spersonifikowane i są przedstawiane jako bogowie, boginie czy zespoły bogów. I tak się dzieje w mitologii, w religii, czy Hindusów, czy Azteków, Majów. Nawet i chrześcijanie mają elementy kosmiczne, powiedzmy astronomiczne, zawarte w tych świętych, objawionych księgach, jaką jest Biblia, czyli Nowy Testament, Stary Testament. Wszystkie traktują o gwiazdach. Tadeuszu, tutaj część z widzów może sobie pomyśleć, że poruszamy jakiś tam świat magiczny, że zaraz tutaj wyciągniemy jakąś kulę, będziemy wróżyć. Przynajmniej tak ludziom przedstawia się temat właśnie astronomii, a mnie bardzo właśnie ostatnimi czasy zaciekawiło to po zdaniu mojego przyjaciela, które zrozumiałem dopiero gdzieś tam po 2 latach. Jurokes, żebyś wiedział, co tutaj się dzieje na Ziemi, musisz patrzeć w niebo. Ja wtedy nie rozumiałem za bardzo, co on do mnie mówi, do momentu, w którym Tadeusz, nie poznałem Ciebie i nie zacząłeś tłumaczyć mi, ale od strony właśnie obserwacji i matematyki, tego, co po prostu się dzieje na niebie i jaki wpływ to ma po prostu na Ziemię. I tutaj pięknym tego przykładem jest Twoja książka, która została przez Ciebie napisana, Gwiazdy Fortuny. Powiedz mi, jak doszło do tego, że Ty w ogóle podjąłeś się napisania tej książki? Książka jest wynikiem czegoś mojego zainteresowania właśnie przyrodą kosmiczną, religiami i piśmiennictwem. I tak jak podam takie dwa może niezbieżne przykłady, ale jak ta przyroda kosmiczna ma wpływ na nas, na ludzi żyjących na Ziemi. I jeden przykład to jest taki, że w Mezopotamii za Boga, bogów uważano 33 gwiazdy niebios południowych, 24 gwiazdy niebios równikowych i 15 gwiazd niebios południowych. Gdy to dodamy razem, otrzymamy 72 gwiazdy, które się określa jako 72 imiona Boga, czyli zasadnicze gwiazdy, największe gwiazdy, które są na północy, na równiku i na niebiosach południowych, tworzą zasadnicze pole morfogenetyczne, czyli taką siłę, która zawiaduje wszystkim. W starożytności nazywano ją numenem, czyli wielką tajemniczą siłą, której wszystko jest posłuszne. I teraz drugi taki przykład, dam bardzo prozaiczny.
jak wiedza o niebiosach, o gwiazdach zakodowana jest w istotach żywych na Ziemi, podam przykład mrówki faraona. Otóż mrówka faraona ma zaledwie 2 chromosomy, czyli jedną parę. I ta mrówka na równonoc wiosenną wychodzi z podziemia, z podziemi czy nawet jakiegoś gniazda, które ma pod ziemią, i na równonoc jesienną chowa się pod ziemię. Czyli ta mrówka posiada przeogromną wiedzę, którą wprowadza w swoje życie. Ja to żartuję, że ta nazwa mrówka faraona jest od tego, że faraon zaobserwował mrówkę, jak ona się chowa i jak wychodzi, i zbudował piramidy po to, żeby wyznaczać dokładny punkt, dokładny czas równonocy wiosennej, jak i równonocy jesiennej, czyli stan nieba w określonym czasie. Oczywiście to są takie punkty odniesienia, na którym oparte są wszystkie katalogi, i cała wiedza o gwiazdach oparta jest o te 2 punkty. Tam oczywiście są inne elementy wchodzą, jak się rozszerza tą wiedzę. I na podstawie położenia Ziemi wobec gwiazd i wobec Słońca można podzielić okresy cywilizacji ziemskiej, ludzkiej. Oczywiście tam wchodzą zachowania innych organizmów żywych, jak migracje zwierząt, czy przesuwania granic występowania, takie różne zjawiska. I na tej podstawie można określić, jakie społeczności się rodziły na Ziemi, bo wiemy, są takie puszczane bombki, że tam kosmici do nas przylecieli, tam coś tam robili, dłubali i zawdzięczamy im wiele rzeczy. Otóż wydaje mi się, że tak nie jest, że na Ziemi rodzili się różni ludzie o różnych predyspozycjach i oni byli twórcami różnych wcześniejszych cywilizacji. Najpierwszym, najłatwiejszym, takim najbardziej przyswajalnym dowodem, że różni ludzie rodzili się na Ziemi, jest dzisiejszy stan, że w jednym miejscu rodzą się ludzie biali, w jednym czarni, w jednym żółci, że nawet jakby Pan Bóg stworzył świat, i stworzył człowieka, i teraz czy stworzył go żółtego, czarnego, czerwonego, miedzianego, czy jakiegoś. Nie mamy takiego jednoznacznego odniesienia, że różni ludzie o różnych predyspozycjach. Jak też można zobaczyć predyspozycje? Ciekawa historia jest z ludźmi o czarnym kolorze skóry, że nie są pływakami, nie są pływakami w tym sensie, że nie uczestniczą w zawodach sportowych, nie są sportowcami w pływaniu dobrymi. I właśnie to jest ciekawe, bo ja wywodzę się tutaj ze sportu i rzeczywiście jedną z dyscyplin, którą uprawiałem, to właśnie było pływanie i interesowało mnie to bardzo, na tą chwilę już trochę mniej, ale faktem jest rzeczywiście, że czarnoskórych pływaków raczej nie ma, jeśli popatrzymy na rekordzistów, to są tylko ludzie biali. Natomiast tu nie chodzi Chińczycy, o to, żeby wprowadzać teraz jakąś rasizm, bo to nie tak. Bzdura. Natomiast znowu czarni są niesamowicie, jeśli chodzi o bieganie i tutaj oni przejęli wszystkie pałeczki, szczególnie biegi długodystansowe. Chcesz mi teraz powiedzieć, że te predyspozycje, które oni mają, to jest jakoś połączone z gwiazdami? Absolutnie. Ale jeżeli ktoś ma w tym momencie inne wytłumaczenie, to proszę, ja je chętnie wezmę pod uwagę. A tak się dzieje, że taka modna jest ostatnio kwestia gęstości ciała, więc ja nie badałem gęstości ciała ludzi czarnoskórych czy jasnoskórych, ale wygląda na to, że ludzie czarnoskórzy mają większą gęstość ciała i są relatywnie ciężsi. To może być nieduży współczynnik, to trzeba by zbadać tą sprawę i oni po prostu do pływania, mogą pływać oczywiście, ale do pływania się nie nadają. I tu trzeba się zastanowić, a to dlaczego? Dlaczego? Nie, to wiadomo dlaczego. Tylko mamy, pływaków albo białych, albo z Azji o jasnym kolorze skóry raczej. Także obecnie rodzą się różni ludzie o różnych gęstościach ciała i przy innych położeniach Ziemi wobec Słońca i gwiazd
jeszcze bardziej różni ludzie mogą się rodzić. Nawet są takie posągi tam bodajże w Ameryce Środkowej, gdzie pokazywane są osoby, portrety osób o cechach negroidalnych, czy byli inni, czy z długimi głowami, czy ludzie z Bosko, tam, którzy mieli po kilka metrów wysokości. Przemiany w przyrodzie kosmicznej powodują przemiany w przyrodzie ziemskiej. I my, w zasadzie ludzie, którzy zajmują się przyrodą i naturą, to zajmują się tylko przyrodą ziemską, czyli zajmują się skutkami, nie zajmują się przyczynami. I tutaj bardzo ważne zjawisko jest takie, jakie odbywa się przy migracjach zwierząt, szczególnie ptaków, bo wiemy, że tam ułożona ta ewolucja, że najpierw była mrówka, potem były jakieś ryby, potem płazy, gady, ssaki i ludzie, a ptaki, potem zwierzęta takie sące i ludzie, ale to nie wydaje mi się, żeby to tak było, że każda rodzina, każde królestwo zwierząt czy roślin ma inne podłoże powstania. Taka zabawa, jeżeli wrócić by do gęstości ciała, to najważniejszym nośnikiem gęstości ciała jest kobieta. Bo w kobiecie istnieją elementy ciała, które są o innej gęstości. I na przykład piersi kobiece nie toną. Mają gęstość mniejszą jak woda. I przy układzie, gdyby ludzie się rodzili o mniejszej gęstości ciała, może zaistnieć takie zjawisko, że będą chodzić po wodzie. Czy będą mieli mniejszą gęstość ciała jak woda. Weźmy niemowlę, jeżeli wrzucimy do wody, to niemowlę nie tonie, bo ma gęstość mniejszą od wody. Gęstość ciała mniejszą od wody. Także takie obserwacje różne zjawisk, wydawałoby się prozaicznych, mogą prowadzić do ciekawych wniosków. Powiedz mi, Tadeusz, bo poruszyłeś tutaj kilka kwestii, które bardzo mocno mnie zaciekawiły. A propos właśnie Egiptu, piramid. Ten temat mi się bardzo mocno interesowałem. Nam podają, że piramida to był nic innego jak grobowiec dla faraona, który został budowany za jego życia, albo powiedzmy tam przez kilka pokoleń, różnie to tam tłumaczą. Natomiast no, mi cały czas nie grało, po co taki grobowiec i kim musiał być ten człowiek, półbóg, czy nie wiadomo jak się zwał, tak zwał. W ogóle mi to nie grało. Cały czas uważałem, że na pewno nie chodzi o grobowiec, tylko o coś innego. Potem natrafiłem na informację, że to chodzi o elektrownię, że w ten sposób pozyskiwali energię stamtąd. Następna teoria. Ja oczywiście na żadną z teorii się nie zamykam, ale z tą elektrownią to też mi to nie pasowało. Mówię, są kurczę prostsze sposoby, co pokazało na przykład Tesla, fakt, że dużo, dużo później, aby uzyskiwać właśnie tą darmową energię. Natomiast gdzieś później natrafiłem, to już z jakimiś ostatnimi czasy, że piramidy to były takie centra, do których wchodzili ludzie i zostali uzdrawiani. I to coraz tak ciekawiej mi wyglądało ze względu na to, że jest to budowla bardzo, bardzo skomplikowana, jeśli chodzi o położenie, jeśli chodzi o kształt, jeśli chodzi o wszystkie liczby, które tam są zawarte. Majstersztyk do dnia dzisiejszego, no nie wierzę, że współczesny człowiek jest w stanie coś takiego zbudować, postawić, a tamci ludzie po prostu to zrobili. No i Tadeusz, czy ty masz wiedzę na ten temat, po co tak naprawdę powstały piramidy? Znaczy całej wiedzy, nie sądzę, żebym miał całą wiedzę, jednak twierdzenie, że to grobowce, to jest takie twierdzenie, które stawia po zupełnie przeciwnej stronie pojęcie o piramidach. Pierwsza sprawa, w piramidach te tak zwane komory grobowe to są komory zmartwychwstania. No nawet i w Polsce są, nawiasem mówiąc, komory zmartwychwstania, o których wspomnimy może dzisiaj jeszcze, ale ta komora zmartwychwstania, która nazywa się komorą grobową, była zrobiona po to, aby człowiek, tam faraon czy jakiś kapłan, wszedł do tej komory i mógł być bombardowany określonymi cząstkami elementarnymi. I to tak, bo trzeba wiedzieć, że cząstki elementarne słoneczne zatrzymują się, jest ich najwięcej, ale są bardzo słabe, ale istnieją też takie cząsteczki elementarne,
które są w stanie przebić ziemię i przelecieć na drugą stronę, nie tracąc impetu. Natomiast dużo cząsteczek jest takich, które mogą się zatrzymać w pewnym momencie, czyli jeżeli postawiona zostanie przeszkoda, która jej jest w stanie zatrzymać i one eksplodują, wydzielając specyficzną, właściwą, pożądaną energię. Takie zjawisko jest obserwowane w kopalniach na przykład, jak górnicy widzą takie rozbłyski cząstek elementarnych, niby niczym niepodyktowane. I starożytni potrafili zbudować piramidy z takimi ścianami, tak obliczonymi ścianami, że te cząsteczki oni po prostu wybierali cząsteczki, które eksplodowały w tej komorze zmartwychwstania. To może się wydać takie trochę dziwne, ale jeżeli byśmy tak prześledzili historię, Chrystus urodził się w grocie. Tak. Chrystus umarł, był pochowany w grocie i zmartwychwstał w grocie zmartwychwstania. I tak, jeżeli weźmiemy tych nawet hinduskich sadhu, to oni mieszkają też w grotach, żeby doznać oświecenia. I w polskich zamkach, bo historia polskich zamków jest bardzo ciekawa, w polskich zamkach istnieją wieże, moim zdaniem są to obserwatoria astronomiczne, i dwa rodzaje wież może. Jedne są w postaci najczęściej okręgu i są bardzo wysokie, i w sąsiedztwie tych wież znajdują się specyficzne komory, których ściany są grube na kilka metrów, do 4 metrów. Przypuszczam, nie mam pewniku, ale wygląda na to, jeżeli porównamy je z piramidami, żeby osiągnąć ten efekt wyłapywania określonych cząstek elementarnych, to te komory są też komorami zmartwychwstania. Inną rolą, jaką spełniały piramidy, to były urządzenia pomiarowe, które wyznaczały jednocześnie punkty równonocy wiosennej, jak i jesiennej, jak również kierunek osi ziemskiej, która pokazywała na gwiazdę, która jest akurat patronem kierunku północnego. I tych pomiarów dokonywano przez tysiące lat. I zasadniczo, moim zdaniem, oczywiście można się z nim nie zgadzać, moim zdaniem, to są dwa zasadnicze elementy, które były celem budowania piramid. Tadeuszu, może tu utnijmy temat piramid, bo może zrobimy całkowicie osobne nagranie na ten temat, bo to jest temat rzeka tak naprawdę. Możemy poruszyć, dlaczego są piramidy na całym świecie, bo rozlokowane i tego typu klimaty. Ja tutaj bym chciał jednak cofnąć się troszeczkę do właśnie książki, którą napisałeś, bo gdy dostałem ją w ręce, to popatrzyłem na to, przeczytałem sobie tam, wiesz, datę mojego urodzenia i to się tak zgadzało z moim życiem, że mówię, to jest niemożliwe, skąd Tadeusz wie, że Irokez właśnie urodząc się pod tą konkretną datą, no ma takie, a nie inne predyspozycje. Dla mnie to był po prostu szok, że czytając książkę, którą ty napisałeś, czytałem sam o sobie. I to pozwoliło mi ułożyć i zacząłem w końcu rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Znaczy może tak, że to ta wiedza tam zawarta, to po pierwsze nie jest wyłącznie moją wiedzą, że to jest niemożliwe, żeby jeden człowiek opisał 400 gwiazd z ich charakterystykami. Tutaj korzystałem z wiedzy Persów, Koptów, Egipcjan, Chińczyków, Arabów, z naszej tradycji również, bo co by nie powiedzieć o Słowianach, to tak właśnie śmiesznie się bardzo dzieje, że u nas kwestie astronomiczne to były tabu. Znaczy tabu, nawet była ciemnota 200 ileś procent, ile tam chce, czy 200 tysięcy procent. Nie wiem, jak to nazwać. Są dwie rzeczy, które warto poruszyć. Takie rzucę zdawkowo tylko. Otóż najlepsze mapy astronomiczne, które są dzisiaj używane do dzisiaj na całym świecie. Wszystkie mapy,
które są w internecie. One są oparte na pracach czeskiego czy słowackiego astronoma Antonina Beczwara. I nikt lepszych map do dnia dzisiejszego nie stworzył. Tuż po wojnie II światowej Amerykanie wykupili od Czechów te mapy, przerobili je, znaczy nie chodzi o dane astronomiczne, tylko teraz wygląda na to, że to są mapy amerykańskie. Ten Antonin Beczwar, taki chorowity człowiek, który tworzył w dzisiaj słowackim obserwatorium astronomicznym, które nazywa się Skalne te Pleso. Albo Szczerbskie Pleso, ja nie wiem, bo to i po czesku, i po słowacku oni tam mają swoje określenia, ja nie znam tych języków. Tych map nie jest w stanie poprawić nikt, bo one są doskonałe. I on to zrobił z linijką, ołówkiem i no podręcznym, znaczy oczywiście cały czas pracował w obserwatorium astronomicznym, ale mapy zrobił nieba północnego, równikowego i południowego, którego z naszej Ziemi nie widzimy. Te wszystkie mapy, takie niebieskie i takie szare, które są w internecie, są z atlasu Antonina Beczwara, tego Czecha. I twierdzenie, że tam sonda jakaś poleciała mierzyć paralaksę, czyli heliocentryczne położenie gwiazdy, ona go mierzy z kosmosu, to jest bierutna bzdura. Tak się nie da zmierzyć paralaksy. I druga rzecz może o Słowianach. Otóż takie mamy święto Kupały. I to święto Kupały, tak sobie ha, 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 wszyscy tak. Paprotka, tak. Tak, paprotka, szukanie nie wiadomo czego, tra, la, 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 tam się opowiada. No i oczywiście jest taki ekscytujący moment, w którym mówi się, że w tym czasie dochodziło do młodych, kiedy to młodzi ludzie ganiali się po krzakach, też tak powiem trochę ordynarnie. Tylko, że co? Dziecko poczęte w czasie tego święta Kupały, czyli 22 czerwca, no powiedzmy 2 lipca, powoduje, że dziecko rodzi się około 25 marca. To jest święto zwiastowania, a przy tym wtedy przylatują samice bocianów. Stąd bocian dzieci nosi. I dzisiejsza nauka udowodniła, że ludzie urodzeni około 25 marca posiadają najwyższe IQ. Ja nie wiem, jakie tam IQ mam, bo sobie nigdy nie mierzyłem, chyba jakieś takie przeciętne, bo ja się nie urodziłem w tym czasie. Ale jeżeli byście Państwo chcieli potwierdzenia, to zapytać ludzi po prostu, kto się urodził tak między 19 marca, a powiedzmy no początkiem kwietnia, to w tym czasie rodzą się najinteligentniejsi ludzie na Ziemi, którzy posiadają najwyższe IQ. No i ci ciemni Słowianie, którzy byli no ćwokami, tak powiedzmy, wiedzieli, no, czyli musieli posiadać dość sporą wiedzę o gwiazdach. Oczywiście jest cała masa innego rodzaju przykładów, jednak mówię, to trudno tutaj. To trzeba się zająć tematem na dłuższą metę. Dobra, Tadeusz, ale chcesz mi powiedzieć, że obserwując gwiazdy, ty właśnie a propos tej książki byłeś w stanie stwierdzić, że człowiek, który urodził się pod tą gwiazdą, co ja, ma takie, a nie inne predyspozycje, no bo to się pokryło w 100% właśnie z twoją książką. I zaczęło mnie to zastanawiać, bo tutaj z Pawłem rozmawiałem o numerologii. On bardzo fajnie łączy właśnie numerologię poprzez swoją intuicję oraz tą pracę, którą ty wykonujesz a propos gwiazd i głagolicy, czyli pisma do komunikacji z tymi gwiazdami, ale o głagolicy porozmawiamy innym razem. Jak zacząłem z tej książki sprawdzać i tutaj oczywiście byłem wyśmiewany przez bliskich, znajomych, że co ci Irokes odwaliło, że ty teraz patrzysz w gwiazdy. Natomiast oglądając właśnie, czytając sobie z tej książki
sprawdzając z moich właśnie znajomych, tak sobie z ciekawości po prostu, no ja byłem w coraz to większym szoku, że tam jest wszystko zapisane. I teraz ktoś może powiedzieć, a okej, gwiazdy nam wszystko zapisały, to my, ja już taki jestem, u nas na Śląsku się mówi, Jarmie, Pumbuczku, żeś stworzył tak imię mąż i nic z tym nie możemy zrobić. I część ludzi znowu wpada w pułapkę, a dobra, no jak tak jest, no to tak jest i tak być musi. Natomiast wiem, że niektórzy ludzie na przykład rodzą się pod nieszczęśliwą gwiazdą i to nie jest ich wina, tak się po prostu dzieje, no bo skąd nasi rodzice mieli mieć tą wiedzę, która była właśnie wyśmiewana, jak to mówisz, wiem, że to również można zmienić. Wszystko zależy od tego, Tadeusz, imieniny, urodziny i tego typu klimaty. Znaczy takie interesowne podejście to jest do tematu, że wszyscy by chcieli, żeby im było bardzo dobrze i żeby i gwiazdy, i sąsiad, i partia polityczna, do której należą, pracowali na jego korzyść. Ale to tak nie jest. I wybranie miejsca urodzenia, czyli w tym czasie jakimś, to wynika z wielu składowych, nie? I najczęściej to miejsce urodzenia to jest miejsce naszej inkarnacji. Musimy z niektórymi rzeczami wręcz musimy się pogodzić. Oczywiście nie będziemy tego determinować, że mam być szczęśliwy, to ja jestem nieszczęśliwy i płakać. Jest to droga do przebycia, jaką człowiek powinien przebyć i są wskazówki tam opisane, jakie rzeczy należy eliminować. I na przykład w takiej jednej gwieździe jest opisane, no nie będę mówił nawet do kogo ona należy, tylko że są jakaś tam, powiedzmy, rozwięzłość jest napisana. Ale jest upór w dążeniu do celu i powinien pracować nad uporem w dążeniu do celu, a nie nad poszerzaniem rozwiązłości. I no nie można dać każdemu recepty w ciągu jednej minuty, żeby on sobie to życie zmienił na piękne, zdrowe, prześliczne. Każdy sobie wyznaczył sam swoją drogę, żyjąc w tym świecie, który my nazywamy, powiedzmy, zaświatami. Żeby czegoś doświadczyć. Każdy się rodzi po coś, nie? I znanie swojej gwiazdy, a przy tym znanie wszystkich gwiazd, jak to jest z tymi wszystkimi gwiazdami też, bo może powiem, tam w książce jest opisane oczywiście, jak można wyznaczyć swoje wszystkie gwiazdy, plus takie istotne punkty w horoskopie, jak medium celi, imum celi, czy węzeł księżycowy, czy Lilith. Ja biorę to pod uwagę, no oczywiście Słońce, Księżyc i wszystkie planety. I w momencie urodzenia każdego, za tymi planetami stoją jakieś gwiazdy. I dopiero tak duży obraz, jaki mamy tych wszystkich gwiazd, daje nam pojęcie, po co żeśmy się urodzili. Gwiazda słoneczna, czyli koniunkcja Słońca z jakąś gwiazdą, która jest określony automatycznie dzień, bo to jest cykl roczny, daje pewien obraz. Ale te pomniejsze ciała niebieskie, jak Księżyc, Merkury, tam Wenus czy Mars, dają nam obraz taki dodatkowy, że bo człowiek nie żyje jednej godziny i nie żyje tylko w jednych okolicznościach i nie żyje tylko w jednym miejscu, że znajduje się w bardzo wielu różnych sytuacjach. I dopiero prześledzenie tego wszystkiego może dać nam jakiś obraz. Może nas też ukierunkować. I tu chciałem wciąć, tak się przepraszam na sekundę, ale od pewnego czasu w głowie cały czas mi chodzi Illuminati. Dzisiaj popularna rzecz, Illuminati, ludzie, którzy chcą nas pozabijać, zniszczyć, ludzie, którzy mają dostęp do wiedzy tajemnej. Moim zdaniem Illuminati doskonale wiedzą, jak działa właśnie mechanika nieba, o co w tym wszystkim biega. I w książce masz zapisane data powstania warszawskiego. Oczywiście tam są wszystkie daty z całego roku, natomiast przeczytałem sobie tą datę i ktoś, kto wybrał datę rozpoczęcia tego powstania, no albo gorzej trafić już nie mógł, albo to było celowe po prostu działanie, które miało wspomagać właśnie te niecne plany, które zostały tam i rytuały, które zostały w czasie tego powstania wykonane.
Tadeusz, czy takie, czy ci właśnie ludzie, czy iluminati, oni mają dostęp do takiej wiedzy? Jak uważasz i czym dla ciebie są właśnie ludzie iluminati jako oświeceni? Znaczy wszystkie te tajne ruchy, jakbyśmy nie nazwali, czy to są gwelfowie, masoneria, czy iluminati, czy jeszcze, no nie wiem jak tam kogo nazwać. Zresztą tak jak i religie wszystkie, posługują się wiedzą o gwiazdach. I dlatego to ludzie byli odpędzani tak od tych gwiazd, tak się to przedstawiało w czarnym świetle wiedzy o gwiazdach, żeby po prostu nie wiedzieli. I ten 1 sierpnia to nazywa się dzień, ten dzień 1 sierpnia nazywa się Stos Gnijących Trupów. To jest taki asteryz, nazywa się też duch na niebie. I że ta data została do wszczęcia tego powstania, nawet jak prześledzimy historię w ogóle rozpoczęcia powstania, to że dowódca ówczesny AK był wręcz naciskany, żeby to zaczęło się 1 sierpnia. I nawet teraz, jak patrzymy w telewizor, czy tam gazety, czy gdzieś, to ważne posunięcia tych ludzi, którzy rządzą światem, odbywają się w określonych datach. Nawet inwazja Rosji na Ukrainę, tu już pomijam w ogóle kwestie polityczne, tam inne odpryski od tego, jakie odstrzeliwują, była 24 lutego, wtedy, kiedy Słońce koniuguje gwiazda Dene Padige, jedna z najważniejszych gwiazd na niebiosach. No i co ta gwiazda właśnie, patrząc na właśnie posunięcie Rosji, odsuwamy się od polityki, patrzymy tylko i wyłącznie pod kątem gwiazd Rosji i Ukrainy, tylko i wyłącznie tyle. Co ta gwiazda dała Rosjanom? Znaczy dała przewagę na pewno i przewagę i, że tak powiem, że to zwycięstwo no jest po stronie Rosji, wygląda na to, że jest po stronie Rosji. Wiedzieli kiedy uderzyć, nie? Ale bodajże Hitler to najechał na Polskę w momencie, kiedy na niebie panowała tak zwana włócznia przeznaczenia. Ona jest tam przy Hitlerze bardzo mocno poruszana, ta rzekoma włócznia świętego Maurycego, włócznia przeznaczenia, że to cesarz Otton dał Bolesławowi Chrobremu w prezencie, ona tam gdzieś jest w Gnieźnie czy w Krakowie, ta włócznia przeznaczenia, ale włócznia przeznaczenia jest asteryzmem, czyli takim malutkim gwiazdozbiorem. Zresztą tak zwana Szambala, o której wszyscy Roerich szukał i tam wszyscy szukają Szambali, a to jest taka gwiazda, po prostu to jest gwiazda w małym palcu w gwiazdozbiorze Panny. I to jest gwiazda takich ukrytych tajemnic i też nazywa się gwiazdą tysiąca imion. Że ludzie urodzeni pod tą gwiazdą są w stanie trafnie jednym słowem określić inną osobę. Tak mówię z skrótami, nie, bo to są... No tak, tej wiedzy jest sporo. My już na ten temat rozmawiamy, no już można powiedzieć setki godzin, także to nie jest tak, że teraz gdzieś tam, nie wiem, z rękawa tą wiedzę zdobyłem, żeby zadawać odpowiednie pytania. Sporo pracy poświęciłeś w to, żeby przekazać się w miarę, narysować mi to w głowie, jak to wszystko prosperuje. No a chciałbym się cofnąć jeszcze na sekundkę właśnie do Hitlera, do Powstania Warszawskiego. Ta gwiazda, powiedziałeś, że nazywa się Stos Gnijących Ciał. Mało kto wie, że w trakcie tego powstania doszło do rytuałów satanistycznych i ludzie płonęli właśnie na stosach. I patrząc właśnie na włócznie przeznaczenia, na zainteresowanie Hitlera okultyzmem, ponieważ oni biegali jak szaloni po całym świecie, aby właśnie zdobywać tą wiedzę okultystyczną, no powiem ci uczciwie, śledząc te daty, no to wszystko się układa po prostu w jedną całość. Oni mają dostęp do tej wiedzy, nas traktują jako ciemnotę i tutaj widzów zapraszam serdecznie do zapoznania się. Przede wszystkim zacznijcie od książki Gwiazdy Fortuny, bo no, ona na mnie zrobiła ogromne wrażenie. Z tej książki korzystam do dzisiaj. Sprawdzam sobie oczywiście wszystko gdzieś z głową, tak żeby nie wpaść w jakieś skrajności. A propos, nie wiem, religii, wyznania i teraz to też nie jest tak, że ja każdego
każdego dnia wstaję rano i czytam, jaki dzisiaj dzień, kto mnie kto spotka. No, trzeba wszystkim zachowywać umiar. Natomiast powiedziałeś mi, Tadeusz, że są pewne okresy w roku, w których no, raczej nie warto nic robić, bo i tak gówno z tego wyjdzie. I takim całym okresem w zasadzie można przyjąć, że to jest sierpień. I tutaj na przykład Francji o tym wiedzą i Francji mają wtedy wakacje wolne i już. No tak, bo znaczy w tej książce opisałem takie pory, nie? One są tam troszeczkę równoważne ze stacjami księżycowymi, ale no może nie do końca. I to pochodzi z innych źródeł, ze źródeł chińskich, które, co ciekawe, są najbardziej zbliżone do źródeł słowiańskich. Znaczy, chińska astronomia jest najbardziej zbliżona do astronomii słowiańskiej. Która czyj mieć dzieckiem, ja nie będę tego rozgraniczał. Bardziej nawet jak indyjska, to chińska bardziej przylega do polskiej. Nawiasem mówiąc, Chińczycy bardzo szanują Polaków jako takich, ci starzy Chińczycy, którzy posiadają wiedzę. Znaczy, ja nie byłem w Chinach, ale tam ludzie o tym opowiadają. I te okresy, które są opisane w książce, one tam mają różne odcinki czasowe, wskazują, jakie działania wtedy można podejmować, a jakich działań nie podejmować. Spodziewając się sukcesu, powiedzmy, albo pomyślnego rozwiązania jakiegoś zagadnienia, jakiejś sprawy. Branie ślubów, ustalanie wesel, bo to nie zawsze jest w parze. Nawet taka historia jest, takie powiedzenie, że jeżeli był brany ślub, no przez jakąś młodą parę, i był huragan, jakiś tam, no nie zła pogoda była, no niedobra, to stare babki wróżyły, że nie będzie dobrego małżeństwa. Dlatego, że wtedy zła gwiazda koniugowała Słońce albo kilka innych planet. Tak się zbiegło. I no, różnie można to tłumaczyć, ale przyroda ziemska jest zależna od przyrody kosmicznej. I ta przyroda kosmiczna jest decydująca o życiu na Ziemi, czyli gwiazdy i ich cząstki elementarne, które one do nas wysyłają. To też trzeba poświęcić z godzinkę, żeby spróbować to wyjaśnić, jak to się odbywa. I potem dopiero przejść do przykładów, jakie odnosi skutki. Takie skutki, które możemy stwierdzić przy naszej wiedzy ogólnej, jaką posiadamy, bo nie jakieś tam kombinacje matematyczne, jakieś tajne programy, nie wiadomo co. A wracając do tajnych stowarzyszeń, to najbardziej znane jest Towarzystwo Masonów i ich symbolami jest, w tej swojej symbolice mają trzy rzeczy. Kątownicę, cyrkiel i literkę G. Tak. No i jak to wytłumaczyć? Kątownica to jest gwiazdozbiór Norma, czyli kątownica murarska, powiedzmy. Cyrkiel, no wiadomo, jest cyrkiel i jest gwiazdozbiór Cyrkla. Dlatego, że oni twierdzą, że twórcą świata był wielki architekt, ale on był automatycznie cieślą. Cieślą, bo tworzono ten świat z drewna. I cieśla, święty Józef był cieślą, Pan Jezus był cieślą. Paweł z numerologii jest cieślą. Ja uwielbiam drewno. I jeszcze co ciekawego, słowo, bo tłumaczy się słowo cesarz. Jezus Maria, jakie to jest amerykańskie, czy nie wiadomo jakie słowo. To jest tesar, czyli po słowiańsku cieśla. Cezar, cesarz, to pochodzi od słowa cieśla. Jakby ktoś chciał wiedzieć. Jeszcze co miałem wspomnieć? Literka G jest takim, ona jest napisana w łacinie, ta literka G w znakach masońskich, ale w głagolicy jest to czwarta bukwa charakteru głagolicowego i jej znaczenie jest takie, jako w niebie, tak i na ziemi. Takie podstawowe znaczenie. Czyli
Ta zasada obowiązuje we wszystkich tajnych stowarzyszeniach. Tylko wydaje mi się, że oni, nawet chyba wczoraj oglądałem jakieś posiedzenie, takie na YouTube, posiedzenie tego właśnie Towarzystwa Masońskiego. I tam wszyscy ci wysoko postawieni, nie wiadomo czy wszyscy mają, noszą metalowe łańcuchy na piersi. Tak. Ale łańcuch metalowy, jeżeli ktoś nosi, to ma odcięcie serca od mózgu. I noszą łańcuchy na szyi, noszą przestępcy, sędziowie i ludzie, którzy są zimni i wyrachowani. I oni dla nich taka wiedza to jest niedostępna po prostu. Oni sami się odcinają od takiej wiedzy. Po pierwszym, że tak powiem, tym rozumem ludzkim jest serce, a później dopiero mózg. I tym, Tadeusz, właśnie pięknie podsumowałeś w zasadzie te nagranie. Ja tutaj pomału bym się skłaniał do tego, aby właśnie zakończyć i poruszyć następne tematy. Ja tutaj czekam w komentarzach z niecierpliwością, jak ludzie właśnie zareagują na tą wiedzę. Na sam koniec jeszcze zachęcam do zakupu właśnie książki Tadeusza Prusa Mrozińskiego, Gwiazdy Fortuny. Oczywiście będzie wszystko w opisie tego filmiku, także zapraszam do zapoznania się z opisem. A tobie, Tadeusz, z całego serca dziękuję za cudowną rozmowę. No i mam nadzieję, że będziemy robić kontynuację, bo tych wątków naprawdę jest bardzo, bardzo wiele, a przyjemnie nam się rozmawia. Myślę, że tych nagrań będzie zdecydowanie więcej. Co ty na ten temat myślisz? No, ważny jest, jaki będzie odzew, to jest raz chyba, nie? Czy w ogóle ktoś jest zainteresowany, bo to, jakby to powiedzieć, dużo jest informacji, bardzo dużo informacji przekazywanych przez internet i wielu ludzi ma różne koncepcje i do nich, do jednego trafia, do jednego nie trafia. A to, co ja się zajmuję, to wymaga dużo pracy. I co tu jest najważniejsze? Najważniejsza jest mechanika nieba. Czyli to jest takie zagadnienie, które pozwoli rozbudować naszą wyobraźnię do tego stopnia, że będziemy wiedzieli, jak nasza dusza ma się poruszać po śmierci. Taki doktor Lawrence, niedawno opublikowany był artykuł na temat wędrówek po śmierci i pisze on, to jest współczesny człowiek, w starożytności to było wiadome, że się poruszamy między ośrodkami jakimiś wszechświatów alternatywnych. Ale jeżeli znamy mechanikę nieba, to wiemy, gdzie znajdują się największe ośrodki grawitacyjne i te ośrodki grawitacyjne ściągają nasze dusze. Tadeusz, zostawmy to na następne nagranie. Jeszcze zajawkę. I wspomnę jeszcze o takiej historii, że teraz nauka odkryła wzajemne powiązania między ośrodkami gwiezdnymi, że występują takie struktury w postaci nici i według moich przypuszczeń, oczywiście nie twierdzę tego jako pewnik, że to są takie jakby linie komunikacyjne duszy ludzkiej po śmierci, która jest w stanie się po tych niciach poruszać, a też mogą służyć jako jakieś elementy naszych losów ziemskich, bo znamy bardzo wiele przypowieści o przątkach. Mhm. I ta wiedza ze starożytności połączona z wiedzą współczesną może dać, powiedzmy, jakiś obraz, o wiedzy takiej stuprocentowej to ciężko mówić, przynajmniej mnie teraz, ale da nam obraz, jak nasze dusze poruszają się po śmierci. Co one tam robią w tym wszechświecie? Ale o tym to już będziemy opowiadać w dalszych nagraniach, w dalszych odcinkach. Tadeuszu, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale ja myślę, że to jest czas, w którym każdy z nas powinien zostać Illuminati, czyli człowiekiem oświeconym. Wyskakujemy z tego gara, rozpowszechniamy wiedzę, bierzemy się za tą wiedzę tajemną, która przed nami była skrywana, chowana, wyśmiewana, po to, aby zrozumieć siebie, zrozumieć gwiazdy i otaczający nas cały świat. Znaczy, to wymaga wiele samozaparcia, bo to po prostu trzeba się uczyć, nie? To trzeba się uczyć, czytać,
No i oczywiście się włączać, znaczy swoją wyobraźnię włączać do rozszerzania pojmowalności, bo jesteśmy w stanie sobie dzisiaj wyobrazić, mamy telewizję, internet, wiemy tam w Japonii, co się dzieje gdzieś tam w Australii, to już tak. Ale jeżeli już wejdziemy wyżej, wszechświat, w gwiazdy, to ta wyobraźnia nasza jest za malutka, jako człowieka żyjącego na Ziemi, w tym naszym grajdołku, w jakim żyjemy. Ale jak zaczniemy mieć obraz tego wszystkiego, to wtedy nam będzie łatwiej poruszać się po śmierci. Są takie teksty, które instruują nas, jak to się odbywa. I często one mogą być niezrozumiałe, ale są to teksty, że tak powiem, kanoniczne, które rozumie nasza podświadomość albo nadświadomość, bo świadomość jest uwikłana zbyt mocno w ten ziemski proces życia. I jeżeli byśmy spróbowali dostarczać informacje za pomocą odpowiedniej symboliki do naszego organizmu, do naszego postrzegania, i wtedy uruchomimy to śmieciowe DNA i uruchomimy te pola mózgu, które są niewykorzystane, bo one są po to. Tadeusz, tutaj symboliką właśnie porozumiewają się masoni, iluminati, oni nam pokazują, wkładają nam w podświadomość symbole, one są zawarte w znakach firmowych, w markach. Może zróbmy o tym następny odcinek, a teraz Tadeusz, ja Ci serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. No i zapraszam do kontynuacji, z przyjemnością obaj poczytamy komentarze Was, kochani widzowie. Zapraszamy do rozsyłania tego nagrania, lajkowania, zapoznania się z opisem. No i niech świadomość się niesie, niech gwiazdy nam wspomagają i co? Odkrywajmy swoje korzenie, swoje przeznaczenie, no i zmieniajmy realnie ten świat. Tadeuszu, jeszcze raz, z całego serca dziękuję Ci za rozmowę. No i co? Do następnego razu. Ja też dziękuję i do następnego razu.